Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechon, witam w kolejnym odcinku z Grand Theft Auto Online i w dzisiejszym odcinku challenge, który już może się tak naprawdę już nie udać na samym początku. Bo challenge brzmi, że nie mam możliwości śmierci, po prostu mam nie zginąć. Cały odcinek, minimum 25 minut, autorem tego challenge'a jest Lędzior Trucker. Zawsze w awatarze z ciężaróweczką. No i wyprowadź się z błędu, czy to była ciężarówka, czy tak naprawdę coś innego. Może tir. O, że jakaś specjalna nazwa. No nie wiem, wyglądasz na takiego, który się zna na temacie. No ale okej, no nie zginąć, 25 minut. No co ja mogę robić? Mogę się gdzieś zaszyć. No oczywiście, że mogę, ale też mogę po prostu walczyć tak dobrze, że po prostu nikt mnie nie zabije. Ehe, jasne. Czy mi się wydaje, że oni właśnie wylądowali na dachu? Bo słyszę śmigła helikoptera. Ej, możemy się gonić dookoła. Tak w sumie. Teraz. Ej, nie, to nie policja. Moment, to oni są jeszcze wyżej? To gdzie tak dokładnie? Może zaraz kuleczki nie zgarną. Dobra, no jestem w świetle Jupiterów. Fajnie, ale nie polujecie na mnie cały czas. O kurde, są oni. Są i oni! Ale są martwi. Dobra, okej. Okay. Policja, niestety policja tuż za nimi była. O kurde. Może być fajnie, jak mnie ten helikopter wypatrzy, zwłaszcza, no czas już leci, 25 minut bycia żywym to może być za długo, zwłaszcza, że zdenerwowałem dwóch gości, którzy są bardzo blisko. No mogą próbować się wspinać tutaj po swój samochód z powrotem, zresztą ja bym tak zrobił, dobra, no to ja muszę po prostu udać się w inne miejsce teraz, żeby moje pojawienie się było dla nich totalnym zaskoczeniem. Dobra, ale to może do tego włączmy sobie strzelbę z powiększonym magazynkiem. No okej, okay, dobra, momencik, muszę czaić, gdzie oni tak właściwie są. Więc wyczekam ich, czego normalnie nie jestem skory robić, ale skoro mam przeżyć, to naprawdę większość tego odcinka to będzie chowanie się. Co prawda to, co zrobiłem przed chwilą, to wcale chowaniem nie było, ale no wiecie, o co mi chodzi. Życie własne przede wszystkim. No dobra, to teraz tak, oni są na dole, na dróżce. Chyba, że są już tu. Pewnie, że tak! Kurczę, co ja zrobiłem! A poza tym, jakim cudem oni się znaleźli tak szybko na dachu? Jakim cudem, no tak szybko skopał ten challenge. No kurde, świetnie. To wytrzymałem 25 minut, nie? Pff, ha! Jasne, że nie. No dobra, trudno, kochani, ale challenge... Failed! Tak szybko. Nie, ale dobra, przez to teraz, że tak szybko skopałem, a to właśnie oni mi skopali tego challenge'a. No to muszę się z nimi teraz policzyć. Czyli motyw przewodni tego odcinka. Zemsta. Revenge. Jeżeli oczywiście oni mnie zaraz nie ściągną. Bo ktoś już tam chyba próbował strzelać nawet. Ale okej, okay, jestem już na właściwym parkingu. Teraz schodki w górę są cały czas obecne. Teraz tak, tylko czy zapamiętałem ksywy? Nie, oczywiście, że nie zapamiętałem ich ksywek. No ale jednego z tych dwóch udało mi się wykończyć, to jest najlepsze. Ale okej, okay, dobra, może być tam na końcu. Ej, stop, 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 stop. Czyż mój celownik był przez sekundkę czerwony? To gdzie on jest? Dobra, ten jest tam na dole. O kurde! Liczyłeś na taką główkę? Nie, nie, nie. Nie ma takiej opcji. Ale cholera, tamten na dole jest cały czas, stoi w miejscu, nie, ruszył się, uwaga, 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 pewnie się będzie odwracał teraz. Tak jest, znaczy, no nie, w sumie nawet nie zdążył. Genetic tic-tac. Genetyczny tic-tac, no spoko. Ale dobra, gdzie ten biegnie? Myśli, że ucieknie? Czy on sądzi, że dałby radę uciec? Dobra, ja bym tak zrobił. No, to teraz tutaj będziemy się bronić. I tak w sumie suma moich śmierci jest zdecydowanie mniejsza od sumy ich śmierci. I to wcale nie tylko dlatego, że ich jest dwóch. No też po prostu częściej podają do piachu niż ja. Ale dobra, dobra, żebym się teraz nie dał wyhaczyć. Trzeba się bacznie rozglądać dookoła. Tamten jest... tam, biegnie sobie. O kurde, dobra, stop. Moja główka też pewnie była widoczna. Nie, 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 nie. Mimo tego, że challenge oczywiście skopałem, bo miałem wytrzymać bez ani jednej śmierci, to i tak postaram się teraz
przeżyć po prostu jak najdłużej, będąc pod ciągłym ostrzałem. No a widzi tamten czai bazę. Po prostu patrzy przez lunetę swojej snajpy, żeby tylko wymierzyć ten jeden śmiercionośny strzał. I teraz boję się, że jak tutaj wskoczy na górę, tam po prostu tam będzie patrzył, ale okej. A tu na dole, powiadasz. Czy tam? O kurde, nie. Nie chciałbym teraz dostać kulki. Przez to, że nie wiem dokładnie, gdzie on jest i źle oszacowałem jego położenie. Okej, jest na tamtej drodze. Nie tutaj pode mną, tylko tam. Okej, dobra. Nie udaje się w drugą stronę. No to chyba z nim już sobie nie zawalczymy. To w takim wypadku w sumie mogę przetestować spadochron Superlamy tutaj zaskakując na dół. Więc ekwipunek, zakładanie pancerza, włączony spadochron, włączony! No i teraz mam pewność, że jak zeskoczę, to będę miał przynajmniej... No nie, dobra, może nie konkretnie w tym przypadku. No ale teraz, jak spróbuję zeskoczyć, to będę miał pewność, że spadochron jest na plecach i może mi się uda go włączyć. Nie, nie udało się, ale... Widocznie kościec Superlamy po tych wszystkich, kurczę, glebach już się na tyle zrobił twardy, że teraz nie ma problemu, żeby przeżyć taki upadek. Ej, za ponad Genetic Tic Tac została wymierzona nagroda w wysokości 1000 baksów. Dobra, spokojnie. Mogę spróbować, tylko ej, moment, on nie powinien być gdzieś w pobliżu. Jak daleko zdążył uciec? No właśnie, niedaleko, już jest tutaj. Ale dokładnie gdzie? Tu? Czy już w środku? No wydaje się, jakby był w środku, albo nawet na górze, więc... Dobra, przeskoczmy tu. Dobra, słyszę jakiś samochód. Czyżby wspinał się właśnie samochodem na górę? Albo zjeżdża, jedno z dwóch. No okej, w dalszym ciągu liczę, że on będzie w aucie, a nie po prostu będzie stał za narożnikiem i czekał, żeby mnie kropnąć. No bo tamten już wjeżdża. Tamten biały na minimapie. No ale dobra, dobra. Koncentrujmy się lepiej na czerwony. On jest więcej warty. Tamten też jedzie autem. Dobra, tylko ja oczywiście z drepcedesa zasuwa. Ej, kurcze, no tak mnie zrobił w konia. Znaczy nie, sam siebie zrobiłem. I to nie nawet nie zrobiłem w konia, tylko zrobiłem z siebie osła, bo wybiegłem jak taki właśnie osioł pod jego lufę. No ale okej, dobra, już jesteśmy z powrotem w tym samym miejscu. Schodki są. Okej, może teraz będzie szybciej. Po prostu wbiegniemy na samą górę. Krótszą drogą. Dobra, to dobra, tylko teraz trzeba pamiętać, że tam jest jeszcze jeden. O kurde, on już może być, no dokładnie, może być po prostu tu. O, widziałem te latarki. Niecne. Ahahaha, widziałem cię. Oj, widziałem. No i ktoś go zabił. Na! Tak się zgarnia headshotu z shotguna. No ale niestety, tysiaczek nie mój. Ej, ale też w masce. Ej, w sumie moment. On tam jest na dole. Ej, jak się przyjemnie składa. Dobra, moment, może tak się uda. Nie! Lamo! Świetnie. Dobrze, super lamo, że się rozumiemy. Ca-ha-ha, jasne. Dobra, momencik. Gdzie on jest? Czyżby już w środku? Czy gdzieś tutaj się kręci? Ej, no to wygląda, by był tu. Gdzieś, nie wiem, za zakrętem? No, widzę tamtego. Ej, kurde, widocznie. On miał jeszcze auto-aim. No, dobra. Ten tysiak dalej jest na wyciągnięcie ręki. 3000. A, tu inna nagroda z kolei. Dobra, pan czerwony zniknął, ale mam nadzieję, że tylko na chwilkę, że nikt go nie kropnął. No, ale i tak trzeba się czaić. Na przykład tu. Ej, siema. Head. Epic Scotsman. Ej, chyba nawet to dobrze przeczytałem. Razem z tym CX. O kurde, to jest ciężka sztuka. No dobra, no gdzie jest moja nagroda czerwona? Dobra, no może nie. O tego mi chodziło. Ej, Roman BBK. Oj, no kurczę, czyżby Polak? Albo Rumun. Roman. Dobra, ale wsiądźmy. Wszystko działa, wszystko jest... aha, ja uszedłem miejsce dla pasażera, super. Wow.
To schowajmy się może tutaj, bo zaraz mnie strzał snajpy sięgnie. Dobra, zobaczymy, czy Roman mimo tego, że go zabiłem, teraz w dalszym ciągu będzie pozytywnie do mnie nastawiony przyjacielsko, czy od razu będzie chciał mnie zabić. Bo w sumie może po prostu on chciał mnie zabić, tylko byłem szybszy. No stoi tam. Dobra, no stąd chyba mogę go obserwować. Widzi moją główkę? No nie powinien. No ale stoi czai ze snajpą, dobra. No to okej, okay, no jak snajpa to mogę uznać, że chce mnie kropnąć. Więc dobra, jak tylko się ruszy. Ja się wychylę i... dupa. I nic z tego. Ale dobra, ale tak? Nie do niego, do Romana! Pewnie, że do Romana. Romanie, teraz jeżeli oglądasz to, jesteś widzem, ale nie dołączysz jeszcze do ekipy, no bo rzućmy jeszcze okiem, czy na pewno ci w ekipie nie ma. Roman, 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 Roman. Roman, Roman, na prezydenta. Nie no, gdzie jest Roman? A, na samej górze, ranga 40. Bezekipowiec. Bezpartyjniak. No nie no, dobra, no. Mniejsze prawdopodobieństwo, że jesteś Polakiem i członkiem ekipy. No nie no, to, że jesteś członkiem ekipy zostało zminimalizowane do minimum. Największego z możliwych. Czyli po prostu nie jesteś w tej ekipie, ale... możesz być Polakiem. No Roman to jest takie bardzo international name. Ej nie, już tutaj są, no właśnie, tak coś mi się wydawało, że zabrnęliś troszeczkę za daleko. Roman umarł. Może tam jest Roman Barbecue, BBK. Albo Big Black. No. Ale nie, bo to nie przez takie K. Tam to przez C. Jest tam gdzieś Roman? Jest. Oj, coś nie mogę trafić. Może dlatego, że to faktycznie jest Polak. Romek, ręka ci wystaje. No i ten ma... to małe niedopatrzenie kosztowało ciebie życie. Dobra, ten nie wiem czemu w tamtą stronę akurat się wypuścił. Ja bym tam się czaił. Podobno ktoś mnie widzi, no właśnie. Już niedługo. Na pewno jest dziurą w czole. Ale co, no nie ma, kurczę, żadnego samochodu na dachu. Tam jest taki fajny wyskok. Ej, stop, a mechanik może jest mi w stanie podwieźć tutaj samochodzik? Ej, sprawdźmy, bo zanim Roman tutaj się pofatyguje do mnie i policjanci, no to na pewno zdążę wykręcić odpowiedni numer i zadzwonić. O cholera, mało do wyboru. Oracle niech będzie. Ej nie, serio, jak dostarczysz mi na dach, to będziesz najlepszym z mechaników. A obawiam się, że to będzie po prostu na jednej z sąsiadujących ulic. A, dobra, ktoś mi wypatrzył. Mam tu jakieś powiększenie? Mam, ale nieznaczne. Cholera, wiedziałem, że gdzieś tam. Ahoj, przygodo i tak dalej, ale dobra, no podobno nie trzeba włączać spadochronu. Tak mówił Maciej. No, aha. Widzę jak nie trzeba właśnie, no właśnie widzę jak nie trzeba. Jeszcze powiedzcie, że mi mojego Oracle odholują. Mimo tego, że w ogóle nie brał udziału w zajściu, no cholera jasna, no. Dokładnie to zrobili, no dokładnie to. Okej, okay, dobra, jesteś Romanem? Tak, jesteś Romanem, ale sorry, Romik. Ej, dobra, spróbujmy wejść od dobrej strony. No czemu pasażer? Ej, mam może moment, właśnie momencik, sekundkę. A może on mnie po prostu zaprosił do swojego samochodu? A ja go zabiłem. I to już parę razy. Roman! Aaa, snajpa lepsza od szturmowego na daleki dystans. Wystarczy jedna kulka władowana w bebechy. Ale nie, dobra, strzelał. Ale też równie dobrze mógł strzelać do tego, że ja mierzyłem ze snajpy. No w sumie dobrze zrobił. Nie, i teraz naprawdę nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak odbierać tego gracza. O kurde, dobra. Ej, nie, z tej strony. Tym samym samochodem. Dobra, będzie strzelał czy nie? Teraz nie będę, serio. Odsunę się, biegam. Lutuję jak cholera, dobra. Sorry. No ale dał jednoznaczny pokaz swoich zamiarów. Jak zwykle tylko z tamtej strony. Nie wiem, gdzie i znikają ich radiowozy. Bardzo by mi się teraz przydały.
No dobra, coś mi się wydaje, że taki pojedynek z Romanem będzie w tym odcinku po prostu. Ale najlepsze jest to, że on nie był chyba ani jednym z tej dwójki, która mnie zabija na samym początku i która skopała mi challenge'a. No chyba, że pan z nagrodą jest niedaleko. Ej, on jest niedaleko. Okej, dobra, sorry Ro... Oj kurde, zabije mnie teraz, nie? On zaraz spojrzy w dobrym kierunku. No to właśnie, dokładnie. Już strzał zdążył posłać. No i to nie jeden, słyszę też inne. Koleś z nagrodą chyba się nie rusza w dalszym ciągu, ale... To nie zmienia faktu, że dalej też nie ma samochodu, kurde. A ja chciałbym być zmuszony do wielkiego, długiego spaceru, żeby go dorwać. Bo on może zaraz się naprawdę przemieścić, po prostu. Tam w oddali jedno. No okej, okay, ale to za daleko i za mało. Roman tam gdzieś się pogubił chyba. No nie, no dobra, ale nie mogę być wybredny. Ej, tam gdzieś był kierowca. Powinien być przynajmniej. Holender. Dobra, ale nie widzą mnie. Jeżeli tu nie skręcą, a to jest przy okazji parking, więc może dwie pieczenie na jednym ogniu i oczywiście kurde pusty. A jakżeby inaczej, ale przynajmniej policja. No jedna pieczeń na jednym ogniu, wyszło klasycznie, zwyczajnie, normalnie. Ach, dobra, gdzie jest tam ten w środku? Dobra, więc albo włączył tryb pasywny, co nie jest możliwe, kiedy ma się nagrodę. Golf? W dalszym ciągu nie grałem w golfa. Roman, no daj już spokój. Już tyle razy zginąłeś, naprawdę, no wyciągnij lekcję. Z tego zajścia i wszystkich poprzednich. Czyli nawet nie wiem, jak statystyka między nami wygląda. Ale no, zapowiada się tak, żeby była z korzyścią dla mnie. Zaczyna moją korzyść. Dobra, ale tutaj przemieścił się. No oczywiście, kiedy ja już jestem blisko. Ej, moment, albo nie. Wjeżdża i wyjeżdża z Los Santos Customs. Ale tak biegnę sobie chodniczkiem, tylko czekając na strzał snajpy w potylicę. Tak w sumie. Ale moment, nie, chyba Roman czai bazę, gdzie jestem. Nie, nie czai, bo zniknął. No dobra, ale to jest moje. Los Santos Customs. Więc tylko jeżeli w gościu wyjedzie, o kurde. No dobra, przynajmniej radiowo sobie zwinę. Dobra, martwy czy tylko udaje? Udaje, dobra. No patrzcie to, no nie wiesz, nie. Nie dadzą mi się tam przemieścić szybko. Będę musiał się naprawdę teraz wykazać kunsztem snajperskim. No jeszcze będzie przejeżdżał, jeszcze jest jedna okazja chyba. No. Na kurde, mój refleks. Do kitu. A przecież jeszcze policjanci mnie zauważyli. Ej, za Romana! Serio, teraz za Romana jest 1000. Hej, no już odsunąłem od niego na tyle daleko, że nie opłacam się cofać. Ej, ale moment. Czemu to się nagle samo otworzyło? Co tutaj jest takiego wartościowego? Elektroprzyczepa, Roman, powiadasz. Czy to nie jest przypadkiem dlatego, że właśnie ktoś wyznaczył za ciebie nagrodę? Dobra, kitam. Może go jeszcze dorwę, może nie. No ale ci mają znikające radiowozy, no Rockstar, co jest grane? No a ten też zniknie, jeżeli trzy pod rząd znikną, no to coś jest grubo nie tak. No, jestem coraz bliżej, jeszcze nie jest na miejscu. No wiedziałem, no! Dobra, no to inny środek transportu. Po prostu. Nie musi to być radiowóz. Cokolwiek innego. Tak naprawdę cokolwiek. Tam są łódki, dobra, ale to jest asfalt. To się to na pewno nie uda. Nie ma takiej opcji nawet. Jak tam coś, nic. Tam coś, nic. Tam coś, nic. Tam coś, również jedno wielkie nic. Ale dobra, momencik. On jest koło mojego garażu chyba. Roman zniknął, pewnie właśnie do misji. Elektro coś tam. O kurde, helikopter. On też pewnie zniknie, nawet bym strącił pilota, albo nawet, nie wiem, złapał się go linką, bohatersko wszedł na górę, wywalił pilota, przejął maszynę i wtedy by właśnie pewnie zniknął. Nie fair. Grubo nie fair. A naboi coraz mniej. Ej, kurde. Zaraz trzeba będzie odwiedzić Ammunition. No, widzieliście to. Jak blisko jestem śmierci. Jedna kulka posłana
nawet nie wiem w co, w ucho jest po mnie. A ja jeszcze akurat się muszę przedzierać. Brodzić w wodzie. Spowalnia. Ej, dobra, są naprawdę nisko, więc jeżeli kiedyś pilota ściągnąć, to właśnie teraz. A to nie, był on. Ten, co spadł. Cholera, to zwykły strzelec. Niedobrze, ale pan z nagrodą jest... bardzo, bardzo blisko. Okej. No przejdź, proszę cię. Nie rób takich numerów. Co tutaj? Nie. Chyba nie. Nie już tutaj, ale po drugiej stronie ulicy. Jakbym tu przeskoczył. No, trzeba uważać na te drzwi. Ej, on jest chyba w drugim, może w garaży tutaj. Dobra. Trzeba najpierw z konkurencją zawalczyć. Ej, on jest chyba na górze. Tak nie wygląda, by był w środku. Ha, ale tak się składa, że ja tutaj też mam swój garaż. Więc mogę sobie przy okazji coś wyciągnąć ze środka. Chyba, że... no właśnie. Chyba, że oni mnie teraz zauważą. No, pięknie. Ej, dobra, dobra, dobra. Jeżeli przyspieszę, to jesteśmy w domu. Dobra, uff. Troszeczkę kciuk nadwyrężony. Ej, ale widzicie te pustki u mnie? O cholera, jestem zmuszony Red Loadera wyciągnąć. No ale kurczę, beton. No dobra, zniszczcie wszystkie moje pojazdy, które zostały odholowane, zapłacę. Ale by jaja, by tym razem naprawdę definitywnie się zniszczyły. No to by po prostu jaja. Dobra, jeżeli wysiądziesz tutaj, to jest spoko. Koleś zniknął, więc albo wyszedł z gry, albo tak bardzo głęboko zaszył się w swoim garażu, albo właśnie wyjeżdża. Aj, no zabił go, no kurde! Mnie też. Dobra, moi kochani, no coś widzę, że niezbytnio mi idzie. Ja ten też skonfiskowali! No jaki strzał w ryj. A, policzek od policjantów. Kurde. Ale to już, kochani, na sam koniec odcinka, bo jak widzicie, naprawdę. Ale to serio. Nie idzie mi zbyt dobrze. No może wcześniej troszeczkę z Romanem, no ale ej. Challenge skopany praktycznie po 2 minutach. Więc naprawdę, skończmy już tą farsę. Nie pogłębiajmy mojego wstydu. I kochani, do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!